Siema wszystkim, mamy nowy sklep, nowego skina, a jak ja obiecałem, że zrobię sprawdzanie kupisz, robimy sprawdzanie kupisz, czyli mamy tak, Takara 1500 V dolcy, skin, który ma według mnie na start świetny bug blink, kupujemy od razu. O Jezus, ale tu dziwny łeb ma na tym, na miniaturce. Okej, okay. Mamy do tego skina do broni, który przy skarze i przy innych broniach nawet mi się podoba, powiem wam szczerze, więc też kupujemy od razu. Okej. Okay. Do tego mamy... Czy ja kupuję wszystko z dobrym kodem? Tak. Pamiętajcie, wpisać kod Paszur w sklepie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Przepraszam. Mam dla was przygotowane parę mapek. Pokażę wam sobie w tym odcinku parę mapek, jakie mam dla was przygotowane. Dacie znać oczywiście w komentarzu, co sądzicie i niedługo będzie odcinek z tych mapek. Pokażę wam co i jak. One są jeszcze nie gotowe, ale przygotowałem parę mapek dla was fajnych, treningowych. Okej. Okay. Bo się rozgadałem. Mamy Shamisen. Shamisen. Dziwny zbierak, brzydki, nie podoba mi się, ale wzięliśmy do obejrzenia i mamy lotnię japońską na tarcie. Chyba nie warto tej lotni brać, ale nie jestem pewien. Na start, dobra, ustawiamy jeszcze tylko te skiny, zastosuj dla wszystkich. Okej, okay. Na start mamy wszystko, tryb kreatywny, grzejemy. Skin wydaje mi się spoko, baglik wydaje mi się świetny, ale zobaczymy zaraz wszystko w grze. Więc, skin spoko, bo ma te leginsy, co wyszczupla tą postać bardziej. Tylko góra jest troszeczkę tęższa. Czyli ja lubię takie szczupłe skin, ale jest ok. Nie podoba mi się trochę ta kurtka, która jest taka ćwiekowana. I zbierak totalnie mi się nie podoba. Ale bug mi jest kozacki, naprawdę. Dobra, zaczynamy od mapki Strefy Patrol. Kody są do tych mapek do niektórych, ale one nie są jeszcze gotowe, dlatego możecie w nie grać. Tylko, że te mapki nie są gotowe jeszcze. Dobra. Strefy, nie wiem, kto widział na live, ten widział. Strefa, tu są wyjścia z boksów. Macie fajną mapkę do grania stref. Strefy jeszcze są troszeczkę pobugowane, ale to dzisiaj naprawimy. Mam nadzieję, że jutro rano będzie odcinek ze strefami, właśnie jak już ta mapka będzie gotowa. Trochę ją jeszcze poprawię. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Kody wiecie, jeżeli chcecie naprawdę już kod przedwcześnie, to kody macie u góry tam. Na środku ekranu, u samej góry. Dobra, ale mamy sprawdzić skina, więc tak. Maska się rusza przy skakaniu. Wygląda kozacko. Te oczy latają. Wydaje mi się, że te oczy będą latały tak, one teraz delikatnie, ale wydaje mi się, że za wrogiem będą latały te oczy. Kill off. Zwykły dźwięk ma. Dobra, nie chcę nic tu rozwalać, ale pójdziemy sobie gdzieś tutaj. O, tu mamy drzewa. Dobra, albo mamy te. Nie, normalny dźwięk. Zwykły dźwięk kill-offa, taki... Nie podoba mi się ten kill-off. Jest za gruby taki, za duży ten kill-off. Naprawdę. Jakaś gitarka, nie wiem jaki to jest rodzaj gitary, z takim tasakiem w środku. Nie podoba mi się to. Do tego mamy skiny broni, ale to na następnej mapie. Wróć do centrum. Skin według mnie opłacalny. Naprawdę, skin mi się podoba. Dobra, mamy dalej mini turtle. Niby na 16 osób, ale można grać na 8, na 10 i będzie git. Niech to się załaduje. Kurczę, no. Fajny ten skin, powiem wam szczerze. Bez kurtki by było lepsze, czyli takie po prostu w takim wdzianku. By był lepszy ten skin, ale ma kurtkę, więc spoko. Okej, okay, mini turtle. Taka klatka zrobiona. Tutaj się budujemy, mamy zestaw broni, potki i tak dalej. Nawet spoko mapka do trenowania. I tutaj sobie zbudujemy rzeczy, które mamy zobaczyć. Czyli mam tak, kłada, deskę i bronię. Raz, dwa, trzy. I to nowe SMG zobaczymy. O, jeszcze Tomigana możemy zobaczyć. On oczywiście będzie opuszczony. Dobra, jeżeli chodzi o skina do kłada, podoba mi się, powiem wam szczerze. Taki japońsko-polski styl, czerwono-biały, podoba mi się to. Deska, nawet spoko. Ale wiecie, kto to patrzy na te skiny teraz. Pompa, nieładna, Scar zarąbiście mi się podoba. Dalej snajperka, no to wiecie, no to skin do broni tylko i wyłącznie. No i to tego prawie nie widać. Jeżeli chodzi o Temigana, nawet spoko. Nawet spoko, okej. Wróć do centrum. Lecimy na kolejną mapkę.
Zobaczymy, co tam jeszcze mam. O, tą mapę mam fajną. Edit Patchola. Edity Patchol właściwie, a nie Edit Patchola. Ta mapka jest sztosik totalny. To jest mapka do edytowania, która jest ciężką mapką. I praktycznie macie cały czas edity. Teraz już jestem po spanku, jak to się mówi. Już leżałem, ale na szybko wam pokażę mniej więcej, o co chodzi. Mapka jest, jak przechodzi się za pierwszym razem, to tak 4 minuty. Jeżeli jesteście prosami, no to nie wiem, ile możecie mieć. No, edit, edit. Cały czas edytujemy. W sumie mogę wam całą mapkę tą pokazać. Nie będę edytował jakoś szybko, ale... O, i tu jest to trudne. Nie podoba mi się dźwięk kill-offa, jak się edytuje, naprawdę. Jak wyciąga się ten kill-off, to mi się totalnie nie podoba ten dźwięk. Boże, edycja level master. Ale spoko, trenowałem na tej mapce. Już edity dużo lepiej wchodzą. Wiem, teraz tego nie widać, ale to się tylko tłumaczę, nie? Tak samo jak ludzie, co mówią, kada się nie liczy. Nie, no żartuję. Dobra, w dół. Jezus. Nawet nie umiem zedytować w dół, zobaczcie. Porażka. Ale dobra, nierozgrzane ręce. Co to było? Tutaj było w dół. Dobra, ta mapka jest w sumie już skończona. Bo to chciałem tylko właśnie na edit zrobić. Więc kod macie, tak jak mówię, wszystkie kody do tych mapek macie na razie u góry. Więc tą mapkę możecie już grać. Tego też nie lubię. I tu mam, cały wam nie pokażę. Będą odcinki osobne o tych mapkach. I tu macie, to jest fajne nawet. Robicie sobie edit, przechodzicie i wchodzicie na górę. Potem będzie to tak samo, tylko w jednej kratce. Okej, okay, dobra. Całej mapki wam nie pokażę, tam jest jeszcze do końca parę takich różnych fajnych editów, potrójnych, podwójnych, ze spadaniem, skakaniem, więc wydaje mi się, że git. Wracamy do centrum i to jest chyba tyle? Na razie mam 3 mapki? Tak, bo jest jeszcze mapka treningowa, którą... A, to jest fajna mapka, której jeszcze nie widzieliście, znaczy, którą mieliście na odcinku, ale jeżeli nie widzieliście, no to polecam, bo to jest naprawdę fajna mapka treningowa. Na solówkę. Czyli tam praktycznie cały czas edytujemy i strzelamy, budujemy i strzelamy. To jest naprawdę fajna mapka. Na początku ludziom się nie podobała, a potem do mnie pisali ludzie, że o Jezus, super mapka, na początku nie zrozumiałem, teraz jest super, naprawdę świetna. I ta mapka jest kozacka totalnie. Mi się mega podoba ta mapka. O, i tu jest zawsze błąd, ten kod patrzył w nie, jest w sklepie już, a nie w skelpie. Bo tu Miki pisał i było w skelpie. Ta mapka jest sztosik. Naprawdę mi się podoba. Nie no, skin jest spoko chyba. Skin jest spoko chyba. Oj, zawsze. Zawsze ten edit nie siada i... Oj, tego nie lubię. W ogóle nie lubię tego schodzenia w dół, aby jeszcze zrobiłem obracane schody, czyli cały czas postać jest w sensie obracane. W różne strony są schody, czyli postać jest cały czas w różnym miejscu. Więc tego bardzo nie lubię, ale to trzeba się nauczyć, prawda? Muszę to trochę potrenować. O, tu jest od razu wejście. Dobra, tu wiadomo, że trzeba strzelać, to już nie będę tego pokazywał. Tu mam zejścia z tymi... Mogłem tu trochę pomniejszyć te kwadraciki, ale... No nie jest tak wcale... No jest, nie jest trudno, ale mogłem pomniejszyć te kwadraciki. Znowu edity, strzały. Tu mamy edycję, strzał. Na tamtym odcinku... Zagmatwaliśmy to trochę, jak Miki pokazywał, ja opowiadałem, więc teraz sobie pokażę wszystko, jak powinno być. Znaczy, powinno być tak, tylko 3 razy szybciej. O Jezus.
O, okej. Okay. Raz, dwa i trzy. O, nie mogą strzelić z pompy. O, już. Jak tu się, tutaj jak się jednego bota zmisuje, to potem już jest masakra. Naprawdę. Tutaj formalnie miał być z daszkiem, ale to jest, chyba jest bez sensu, żeby budować daszek i edytować. O! I'm Boga. To jest fajne. Bo macie, te boty się szybko ruszają dosyć. Dlatego można trenować te podwójne strzały sobie, jak się za pierwszym zmisuje, to w sumie ta pompa jest taka typowa, że można ten od razu strzał drugi dawać. A, tu jest jeszcze. O, i tu już mamy turtle. Mam jeszcze problem z tym, bo często mi te edity nie siadają i robię... Poczekaj. Zamiast tego robię sobie... jak chcę bardzo szybko robić, to robię sobie drzwi, widzicie? I znowu. Nie wiem od czego to zależy. Wydaje mi się, że zaznaczam dobrze, a bardzo często te drzwi właśnie mi siadają. I tu ogólnie jeszcze... O, tak powinno być. Dobra, ta mapka, no tak powinniśmy przechodzić tą mapkę i wiecie, jak najlepszy czas. Może jakiś konkurs wam zrobię na jak najlepszy czas na tej mapce, ale to dajcie znać, czy chcecie. Dobra, w sumie nie jest tak źle. A tam nie edytowałem. Opuść, wróć się na wyspę. I czy ja mam jeszcze dla was jakąś mapkę? Chyba nie. Chyba nie. Miał być sprawdzenie kupi, że ja wam mapki pokazuję. Ale spokojnie, będzie jeszcze odcinek z tego. Ej, wróć do centrum chciałem dać. Dobra. Okej, okay. Mapka. Mini turtle strefy. Full training. No nie, reszta jest w przygotowaniu. Okej, okay. Czyli na razie są te mapki tylko i wyłącznie. Reszta jest w przygotowaniu, ale będą niedługo mapki dla was. I będzie też fajna mapka, taka coś w stylu RPG. Coś takiego. Wiecie o co chodzi, że taka przygodowa, o. Bo na fajny pomysł wpadłem, tylko to potrzeba naprawdę dużo pracy, żeby ładnie taką mapę przygotować. Ale mam nadzieję, że wam się to spodoba. Więc co? Wracamy do lobby. Jeszcze mogę zobaczyć, jak ten bugling wygląda z innymi takimi skinami podstawowymi. Albo z moimi ulubionymi. Bo teraz mam nowe ulubione skiny, więc zobaczymy na szybko. Szafka, bugling. Skin jest spoko. Aczkolwiek mi się nie podoba ta kurtka. Tylko te ćwieki takie na kurtce. Tak to by był spoko. A bez bugblinga w ogóle? Ta kurtka niefajna. Dobra, daj mi tą czaszkę. Gdzie jest ta czaszka? To nie jest ta. O jest, dobra. Mamy tutaj, jak ta czaszka się nazywa? Spojrzenie w ogóle. Dobra, spojrzenie. Ulubione skiny. Babeczka, spoko, super, nie no, bugling jest sztosem, naprawdę, bugling jest sztosem, fajnie wykonana czacha. Sztosik, to jeszcze możemy zobaczyć, jakieś męskie, czorny rycerz, sztosik, nie no, fajny jest ten bugling, naprawdę. Dlatego ja bym chyba nawet dla samego buglinga brał, ale to wiecie, skin jest spoko. Czyli tak, zbierak odradzam, na sam koniec podsumowanie już, zbierak odradzam,
Lotnia, nie pokazałem wam lotni, bo jestem głupi. Nie pokazałem wam lotni. Sorry, że na sam koniec odcinka wiem, że mało osób wytrwało do tego czasu, ale nie pokazałem wam lotni. Masakra. Ale lotnie też od razu na start. W ogóle te lotnie, które mają normalny styl, czyli tak jak ta zwykła lotnia, taka co dostajemy na start gry, wydaje mi się, że te lotnie są mega nieopłacalne. Dobra, szybko lotnia. Wolałbym parasolkę. No, wolałbym parasolkę. Wolałbym parasolkę, nieopłacalna lotnia. 500 fałdowcy. Ostatnio dużo osób mówiło, że się jara tą emotką nową, co była. Brokat się nazywała chyba ta emotka? Ta. No, to ta emotka też kosztowała 500, więc wolałbym tą emotkę. Jak wiecie, nie lubię emotek, ale wolałbym tą emotkę. Okej, co jeszcze mamy? Nic. Dobra. Cen na jawie. Gadostwo. Dobra. Skin. Spoko brać z backblingiem, który jest bardzo fajny. Zbierak nie. Nie ten zbierak, tylko tamten. Lotnia też nie. Wydaje mi się. A skin do broni to wedle upodobania. Mi się podoba nawet. Dobra. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subie, łapce w górę. Oraz właśnie... Kodzie patrzą w sklepie. Może rozlosujemy jednego takiego skina? Kto wytrzymał, niech da znać w komentarzu, czy chcecie losowania tego skina. Więc do zobaczenia. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć. Do zobaczenia. No. Na razie.